Dobra, kurde. Nie, nie hachmęciło mi coś. Co wy tutaj piszecie, chłopy? Nie, jak te wasze powiedzonka, że tak powiem. Dobra, teraz część taka, opcja taka, siema. Jak to włączyć? Tak to włączyć. Dobra, chłopy. Opcja jest taka, że siema. Czy puściłem dzisiaj cichego bączka? No to mi się zdarzyło. Ruski? Michelle Adams? Nie, to jest ruski, także wjeżdżamy chyba z ruskim, co? To ten słynny Pato Stream, czy nie? Brakuje mi jednej osoby na tych urodzinach. Pimpka brakuje. Andrzeja? Kebabę brakuje, co by. Czy ruskiego szampana można polać sobie do szklanki? Ja chyba poleję ruskiego szampana do szklanki, także... Picie na YouTubie. A jutro bana. O kurde, leci. O kurde, leci. Nie da się tego powstrzymać. Będzie zalane O kurde. To był jakiś ruski szampan bardzo kiepski. Nie dość, że był nabuzowany jak smoki i nic z niego nie leci, także... Oszukany, ale... Nie wiem, tak się wydarzyło. Podłe jak zachowanie, podłe. Też znam to uczucie, jak leci mi, nie da się powstrzymać, a potem kapiszon. No, wal na hejnał, na jak? Nie, na hejnał to można tutaj inny sprzęt trzasnąć. To jest klasyka gatunku, czy nie? Żubr tibijski. Nie wiem, nie znam typa. Także na zdrowie. Na zdrowie. I teraz przejdźmy do rzeczy, która jest rzeczą... Harnaś to klasyka. Rzeczą... Weźmy tą butelkę, bo ona tutaj przeszkadza zdecydowanie. Rzeczą najważniejszą na chwilę obecną, czyli dzięki Justyna. Czyli paczka numer 1. Co zasłoniłem? Paczka numer 1, paczka od chwastka. Nie wiem jak się do tego dostać. Nie wiem, w sumie zostawmy na później. W sumie chwastka teraz... Co? Co zasłoniłem butelką? Co zasłoniłem butelką? Wywaliłem tamtą butelkę w pizdu. I to chyba trzeba zniszczyć, w sensie przebić się przez tą warstwę. Otwieram. Nie, musiałem zabrać tą butelkę. O, to się tak otwiera, dobra. Mamy to. Mamy to. O kurde, widzę kubek tibijski. Ale to jest oszukane. Znaczy nie jest oszukane, tylko... Znaczy wjechał kubek tibijski. Chyba kubek tibijski. Kubek na pierwszy toka jest ciemny, czarny, zwykły. Ale myślę, że jak się zaleje go wrzątkiem... O kurde, tu jest syf. Myślę, że jak się zaleje wrzątkiem ten kubek, to... Widzę, tu jest napisane Loren Keja. You are dead. nie takiego napisu się spodziewałem. Loren Keja, you are dead. No a tutaj co jest napisane? Kurczę, nie widzę. Będzie trzeba... Jak tu są chyba niki koneserów. O matko, ale będę musiał zaparzyć herbatkę. Czekajcie, idę zalać wrzątkiem. Zaraz wracam.
can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. You can't touch this. My music hits me so hard, makes me say, oh my Lord, thank you for blessing me with a mind to rhyme and to hype me. It feels good when you know you're down. A super dope homeboy from the Oak Town, and I'm known as such, and this is a beat you can't touch. I told you, homeboy, you can't touch this. Yeah, that's how we living, and you know you can't touch this. Look in my eyes, man, you can't touch this. Yo, let me bust the funky lyrics. Fresh new kicks. Dobra, dobra chłopy, jestem. Jestem i Kubek jest kozak. Na kubku każdy znajdzie coś dla siebie praktycznie. Znaczy nie każdy. Generalnie to wygląda, no, można trochę większą tą kamerkę dać. Szkoda, że Iren poszedł już. Czekajcie, napiszę do Irena na Facebooku jeszcze. Jesteś Iren jeszcze? Może? Jest tam jeszcze. Jak tak, to chona strumień na sekundkę. Dobra, kubek generalnie wygląda tak. Z jednej strony, czekajcie, zrobię to większe. Który to jest? A, się już gubię w tych scenach. Tak to wygląda. Kubeczek. Loren, o matko, Loren Keja, you are dead. Także zrobię zdjęcie potem i wstawię na grupkę, ale to jest mniej ważne, bo z drugiej strony są Niki, a Niki są tibijskie, także kurczę, no odwrócone, ale nie, no dobrze widać. Rzeczny Krokozaur, Pan Gutas, Rzeżuch Sorcerer, Krzemyk, Pimpek, Adi Pajac Wielki i wszystko widać, nie? Tak wygląda kubeczek z tej strony i kubeczek z drugiej strony z wrzątkiem. Kurczę, Loren Keja, you are dead. Także tak to wygląda. Tak wygląda kubek tibijski. I dobra, i teraz walczymy z drugą paczką. Nie? Tak, jesteś na kubku. Nie, jesteś na kubku. Także moment. Moment. Dobra, to element pato streamu wchodzi. Nie, ale to jest podłe. Dla mnie kubka oczywiście zabrakło. No kubuś, teraz to już ja nie miałem żadnego wpływu na to, ale coś szumi. Dobra, tego Facebooka zamknę. Czy byłeś Iren wcześniej, czy ten, czy wpadłeś, jak napisałem? Jak ja mam 15 minut bez żadnego tego. No, jest trochę podłe, jak zachowanie podłe. Dobra, kurde, otwieramy pakunek od Krzemyka. Wpadłem, jak napisałeś, o. Ty, Krzemyk, to było tak zapakowane, czy ty tak zrobiłeś, w sensie, żebym nie mógł tego otworzyć? Jak ja się boję, co tam jest w środku, chłopu. Proszę przeczytać notatkę. W środku, okej. Okay. Przeczytam. Gdzie mogę XP 115 RPG-iem? No, Ramon Minosak. Paramount Minosy, Green Veil, Frosty i tyle. Na DL-ach możesz expić, ale od 130 jest lepiej, jak będziesz miał Firewalker Butsy. Co za serwer? Kenora. Karmimy Koto od 2016 roku. Jo. Biceps mi zaraz odpadnął. Biceps. Dobra. Paka wygląda tak.
Armor z gnoma. Armor też jest częścią prezentu urodzinowego. Ja bym sobie tak ekskluzywnie polał szampana do kubka, co o tym myślicie? Nie wiem, czy to będzie ekskluzywne, ale można zalać. Nie no, to jest ohydne. Polałem tak na łyczka akurat. Loren Kea, żebym się nie pomylił i wrzątku się nie napił. Dobra, jadę dalej. Luc na piwko, dzięki za Luca na piwko. To tu... dacie coś? Free itemki. Szampan do kubka, ale nie szkaluj, co to? Kubek ekskluzywny, papa streamingami. Podglądam. I Krzemyk, sam to odkleiłeś? Gościu? Czy na poczcie ci tak kazali zrobić takie... Znaczy na poczcie, w sumie sam, no w paczkomacie to nadawałeś. Nie mam nożyczek ani nic takiego tutaj. Długopis mam w sumie. Ty. Może łatwiej? Gościu. Długopis też sobie poradził. 100 lat, o kurde, jaka tu jest piękna rzecz. Czekajcie, najpierw ja sobie pokażę, pokażę sobie, przeczytam najpierw sobie, żeby nie było. Ty. Nie byłem pijany pisząc to. Bażante. Też musisz to zobaczyć. Czekajcie, czy jak ja odwrócę to, to będzie widoczne tak, żeby to przeczytać? Czy jesteście w stanie to przeczytać? Czekajcie, kamerkę trochę może bliżej dom. I trochę większą. Czy jesteście w stanie to przeczytać? Chyba jesteście w stanie to przeczytać, nie? Elegancka fryzurka, dzięki mordo. Widać chuj, no to kozak. Dobra, chyba przeczytaliście, nie? Jak nie przeczytaliście, to czytam głośno. 100 lat tibijskich życzę ci... Razem, oddzielnie się pisze. Życzę ci, Macieju, nie byłem pijany pisząc to, z uwagi na fakt, że tak bardzo kocha pan węgiel śląski, przesyłam regionalne mydło i kosmetyki. Będę się ten... Będę się bujał w tym. Ja. Nie no, węgiel. Nie no, węgiel chyba. Mogłem zrobić no copyright music, dobra. Jest box. Jest box. Box jest zapakowany w folijkę bębelkową. Z Gulten Copper? Nie, kuś. Dzięki temu, że mam ten koper, to sprzedają mi alkohol w sklepie, także... Jeszcze taki młodzieniaszek, dobra. O kurde, rozlałem wszystko, żubra rozlałem. Ja pierdolę, ale tragedia. Dobra. Nic nie rozlałem, żartowałem. To just a prank, no. Co to jest? Co to jest? Folika. Nie, to było ten, to było takie coś. Jakiś force. Dobra, to można tu... O, ale tego Krzemyk nasypałeś, tego badziewia, o tego, o kurcie, tego badziewia. Jak ja się chyba nie nadaję do robienia openingów, co? Jestem słaby w tym. Jak to trudna sprawa, ja nie wiem, jak te chłopy to robią na YouTubie, jak nagrywają profesjonalne openingi, aż się muszę napić grzydyla. To nic, że polałem sobie do szklanki. Jak lepiej z gwinta walnąć. 100% naturalne węglowe kosmetyki. Faktycznie to jest napisane.
Tak, węgiel jest, ja pierdylasz. Czajcie węgiel. Patrzcie, węgiel, normalny węgiel. Sto lat, dzięki. 100% wege węgiel. Nie, nie mogę, krzemyk. Jak to otworzę, to się ubrudzę tym? Jak to dotknę, ja się cykam. Nie, to w środku jest całe brudne. No, trzymaj się, Kacper, dobrej nocki. Ale czekajcie, bo tu jest więcej takich rzeczy. Patrzcie, mydło. Mydło z węgla. Ale jest to opakowanie, czekajcie, olej, aktywny węgiel, body shower. A tutaj co to jest? To jest szampon. Cześć, jestem dzielny? Nie wiem. Powiększ kamerę trochę. Czekaj, bo ja chcę otworzyć ten węgiel, ale nie umiem. Znaczy nie umiem, boję się, że jak otworzę, to wybuchnie po pierwsze. Nie, no dobra. Otwierać węgiel? Będę trochę uwalony tym, znaczy trochę. Coś tam pachnie, ty ładnie pachnie w sumie nawet. Aż... Ale jak się tym umyję, to ja nie zostanę mużytym. Nie, no pachnie tak... Pachnie... Ekskluzywnie bym powiedział, że pachnie. Czy ja się boję, że jak to zmacam, to będę cały brudny, ale no dobra, no wyciągam... No, patrzcie, no węgiel, no jak nic. No po prostu węgiel. Nie, no pachnie mydłem, nie? Ale mydło w kształcie węgla, no po prostu węgiel. Przecież to jest piękne, krzemyk. Jak ja... Serio mam się tym umyć? No masna gruda, no masna. No już jestem cały. No. Łapy czarne? Nie. Patrzcie, węgiel. Kozak, ja tam daję okejkę. Krzemyk to jest najdziwniejszy prezent, jaki kiedykolwiek w życiu dostałem, naprawdę. Odczepiło się trochę węgla. Umyję sobie szyję od razu. Wysmaruję to, bo na później będę miał. Ciekawe, czy się pieni. Jak myślicie, mam się tym umyć? Czekajcie, co to robić? Co to nawilża, wygładza skórę, czarne mydło w kształcie bryły węgla. Ja pierdolas, kto to wymyślił? Sadza odmładza, węgiel, działa, rozluźniająco, bakteriobójczo znaczy. Na streamie mam się tym umyć? No. Nie, ale to jest piękne, naprawdę krzemyk, kurczę, tego się nie spodziewałem i piękne. Patrzcie, jakie ekskluzywne opakowanie. 100% natural carbon cosmetics, guys. No elo, Baszante, trzymaj się, mordo. Jak chcesz, to ci pożyczę węgla do umycia się, jak się spotkamy. No i co, no myślę, że kozak, kurczę, no... Ale mam węgla teraz na tym. Ale to aż żal się myć takim węglem. Ja daję okejkę. Nie zużyj całego. Ty w sumie jakby tak na ten. Czaisz? Jakby przyjść na basen z takim węglem. Wyobrażasz to sobie? Idziemy na basen na trening. Idziemy po treningu pod prysznic. I nagle idziemy się wykąpać i ty wyjmujesz z kieszeni taki węgiel i się zaczynasz tym pocierać. Przecież to dobre jajca by były, ja tam daję okejkę, to by były jajca jak smog. Wyciągasz taki węgiel. No przecież kto by pomyślał, że to bydło? No nikt by nie pomyślał, no żaden. Żaden by nie pomyślał. Żaden nie wie. Tam bida, że w dżunglem się myjemy.
Dzięki panowie, no kurde, to było piękne, naprawdę. Ten dzień był kozak. Fajna brudka, dzięki. Nadałbym się z nią do ekstra klasy. Ekstra C klasy oczywiście. No, trzymaj się Bażanty, z Farciszem. Co tutaj chłopisaliście? Firanka, zrób dymy.